Witam serdecznie ze Sztokholmu. Dziś zrobimy reality check co do wirusa. Nagrywam ten film 30 sierpnia 2020 roku. Do zobaczenia na samej części. Witam ponownie z pięknego Sztokholmu. Za mną widzicie Gamla Stan, czyli stare miasto Sztokholmu. Tu po lewej Zamek Królewski, jeden z największych chyba zamków, pałacy w Europie. No i tutaj kamienice średniowieczne i tak dalej. Jak wygląda sytuacja wirusowa w Europie? W Szwecji 30 sierpnia, kiedy to nagrywam, koniec lata, pora zrobić jakieś krótkie podsumowanie. Dziś porozmawiamy o sytuacji epidemiologicznej, a innym razem o skutkach ekonomicznych, o skutkach gospodarczych. Jak wiecie, Szwecja wybrała całkowicie inne podejście do pandemii, nazwijmy to, tudzież do wirusa, niż reszta Europy. Reszta Europy pozamykała granice właśnie w tym okresie wybuchu, marzec, kwiecień, maj częściowo, maj tak też. Pozamykała granice, zrobiła lockdowny, usadziła ludzi w domach, zrobiła jakieś izolacje dla ludzi, pozamykała firmy, biznes i tak dalej. Różne kraje zrobiły to w różnym wymiarze, ale jak wiecie, wiodące w tym były Hiszpania, Francja, Belgia, Austria, Polska też tam przodowała, jeśli chodzi o lockdowny. Natomiast Szwecja miała takie podejście, że no to jest wirus. I wygląda na to, że to nie jest zbyt groźny wirus tutaj, czy to jest groźny, czy nie, to możecie sobie statystyki poczytać, to o tym już wiele filmów nagrałem, ale zasadniczo, realnie rzecz biorąc, po prostu trzeba go przechorować. Populacja musi uzyskać tak zwaną odporność stadną, to znaczy część musi przechorować i nabrać odporności, najlepiej ta część, której ten wirus najmniej zagraża. I w ten sposób no, epidemia zostanie powstrzymana w tym sensie, że będzie o wiele mniejsze prawdopodobieństwo dla tych ludzi zagrożonych, żeby się zarazić tym wirusem. Natomiast też takie podejście Szwecja ma, żeby właśnie nie chodzi o to, żeby izolować wszystkich i wszystkich zniewalać, tylko właśnie wyizolować ludzi z grupy zagrożonej i prosić ich, żeby pozostali w domu. Oczywiście zaoferować wszelkie świadczenia z tym związane, to znaczy, że taką opiekę lekarską na odległość, tudzież też w jakiś sposób do dostawy żywności i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możliwość zakupu materiałów dezynfekcyjnych, czy tam maseczek, tak żeby ta ludność, czy ci, którzy czują się, albo się czują zagrożeni, albo rzeczywiście są zagrożeni, w jakiś sposób mogli się chronić. Natomiast wszyscy inni, tu nie ma większych ograniczeń, nikt nie nosi maseczek ani w sklepach, ani w restauracjach, ani poza sklepami. Są jakieś zalecenia, ale to jest wszystko na bazie dobrowolności. I różni ludzie, czy tam różne biznesy, te różne zalecenia jakby realizują, tudzież implementują. Na przykład jak się pójdzie do restauracji, to nieraz są jakieś tabliczki, że prosimy o zachowanie odstępu. I to w niektórych miejscach to tam piszą, że 1 metr, w niektórych 1,5, w niektórych 2 metry. Prosimy oczywiście o mycie rąk, o zachowanie higieny i tak dalej, i tak dalej. Nigdzie nie ma nakazu noszenia maseczki. Poza jednym wyjątkiem, to są połączenia lotnicze międzynarodowe, gdzie właśnie trzeba nosić maseczkę z tego względu, że po prostu inne kraje tego wymagają. To tyle woli przypomnienia. Tu z końca maja, czyli 3 miesiące temu nagrałem, jak byłem w Szwecji ostatnio, to nagrałem właśnie film dla was, jak to wygląda epidemia w Szwecji. Wiele hejtu było na to, że Szwedzi są głupi, że no w zasadzie cały czas od marca, od kwietnia, od maja, no cały czas nie tylko jakby media mainstreamowe, ale także rządy i tak dalej próbują tutaj zdewaluować szwedzką strategię podejścia do, nazwijmy to, problemem.
czy to jest problem, czy nie, no to jest inna kwestia, ale do tej przynajmniej medialnej, powiedzmy, medialnej pandemii, to właśnie rządy, media wszystkich krajów praktycznie europejskich, które te lockdowny stosowały, próbują dewaluować tą strategię. No i teraz po 3 miesiącach można sprawdzić efekty tej strategii. Już pierwsze efekty, tak? I efekty są takie, że w Szwecji od ponad miesiąca zanika liczba zachorowań. Teraz obecnie jest poniżej 200 zachorowań dziennie, niekiedy nawet poniżej 100 zachorowań. Także jakby liczba zachorowań, infekcji powiedzmy to, tak? Liczba pozytywnych testów zanika. Jak był ten taki wyskok do góry, to było chyba w czerwcu. To było to wynikiem tego, że chyba od 1 czerwca w Szwecji wprowadzono darmowe testy dla każdego. Jak ktoś chciał, to mógł się iść przetestować i wszyscy oczywiście, ci, którzy tam byli zaniepokojeni, ruszyli do tych testów, żeby za darmo się przetestować. No i oczywiście wtedy ileś tam wykryto przez te pierwsze dni, pierwsze tygodnie. No i stąd się pojawił taki wyskok do góry. Natomiast od tamtego czasu cały czas to spada, jest poniżej 200 powiedzmy wykryć dziennie. Ale co jest najważniejsze, to jest to, że liczba ludzi hospitalizowanych praktycznie spadła do zera. To są albo zero każdego dnia, albo 1 do 3 ludzi, którzy wymagają hospitalizacji tudzież intensywnej terapii. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeszcze, która jest jeszcze ważniejsza, liczba zgonów związanych z COVID-em też spadła do zera. To jest albo zero, albo 1 osoba dziennie w tej chwili. Także to są praktycznie w tej chwili już marginalne zjawisko i to widać też po zachowaniu ludzi, którzy normalnie chodzą do restauracji, nie tylko chodzą, ale świętują w bardzo bliskich odstępach. Tutaj wczoraj sobota była, więc oczywiście imprezy, dyskoteki, na przykład autobus z dyskoteką w środku, który jest pełny ludzi, wypchany, gdzie ludzie praktycznie są stłoczeni jak sardynki. Tak samo shopping wczoraj, sobota, mnóstwo ludzi, tłumy, jakich ja rzadko kiedy w życiu widziałem, w sklepach stłoczeni i tak dalej. To jest codzienność Szwecji. No i efekty tego są takie, że właśnie Szwecja przeszła już tą epidemię najwyraźniej. Być może będzie jakiś mały tam skok w zimie, natomiast się nikt nie obawia drugiej fali, no bo ludzie to przechorowali, nabyli odporności, duża część. Jeszcze są badania tutaj z tak zwanymi T-cell immunity, co oznacza, że te testy, które są przeprowadzane, serologiczne, to jest testy w antyciała w krwi, to się okazuje, że one prawdopodobnie wykrywają tylko 1/5 wszystkich ludzi, którzy są odporni na koronawirusa, którzy w jakiś sposób tam już go przeszli. Dlaczego? No dlatego, że duża część ludzi przeszła całkowicie bezobjawowo, nawet nie tworząc antyciał we krwi, tylko po prostu ta choroba została odparta już na poziomie śluzówki i oni mają antyciała, ale w śluzówce. I tego testy serologiczne nie wykrywają, bo testy serologiczne wykrywają antyciały we krwi. Ale są jeszcze inne możliwości właśnie odpornościowe, to są właśnie w śluzówkach antyciała. Czyli jeśli ktoś został zainfekowany i ma tak mocny system odpornościowy, że już na poziomie śluzówki go odparł, no to on ma też pewnego rodzaju odporność, przeszedł tą chorobę, czy chorobę, infekcję bezobjawowo, oczywiście bezchorobowo. I tych ludzi jest rzekomo 5 razy więcej. Może o takich badaniach to sobie poczytajcie, nie wierzcie tutaj w to, co mówię, bo nie chcę tutaj wchodzić w sprawy medyczne, nie chcę w ogóle za dużo zajmować się jakby problemami, które problemami nie są, moim zdaniem, tylko są robione z tego, jest robiony problem, a o skutkach ekonomicznych to porozmawiamy innym razem. A teraz co wygląda w Europie? Jak wiecie, jesteście w Polsce, wszyscy są spanikowani, druga fala, mnóstwo ognisk, takie kraje, wszystkie kraje, to jest to, co dokładnie co mówiłem. Ci, którzy zrobią lockdown,
ten lockdown spowoduje, że właśnie będzie miał dokładne przeciwne efekty. To znaczy, lockdown spowoduje oczywiście, że w tym czasie będzie mniej infekcji, ale kiedyś trzeba będzie to otworzyć, no bo chyba nie pozamykacie ludzi na całe życie w klatkach, tak? Kiedyś trzeba wypuścić ludzi z klatek, żeby mogli coś wytworzyć, chociażby jedzenie, żeby było co jeść. I ci ludzie, jak wyjdą z klatki, to zaczną też chorować. To po prostu kiedyś i tak muszą to przechorować i wierzenie w to, czekanie na szczepionkę jest po prostu niesamowitą naiwnością, bo szczepionka może przyjść, tak jak wtedy mówiłem, może przyjść za rok, za dwa, za trzy, za pięć, a może w ogóle nie przyjść. I chyba do tego czasu ludzie po prostu umrą z głodu. I to widać dokładnie, tak? Jak ludzie wyszli z kwarantanny w tych krajach, które lockdown zrobiły, no to zaczęli chorować i teraz robienie różnego rodzaju lockdownów, tudzież ograniczeń, tylko powoduje to, że ta agonia i to przechorowanie trwa dłużej i efekty gospodarcze, te zgubne efekty ekonomiczne, zabójcze dla biznesów, już nie mówiąc dla powiedzmy stabilności państwa czy państw, one po prostu trwają dłużej i będą coraz głębsze. Ale o tym w innym filmie. Natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć to, że wszystkie, dokładnie wszystkie kraje, które zastosowały lockdown, ostry lockdown, miesiącami częściowo, te kraje mają na dzień dzisiejszy, w ostatnim tygodniu, czy przez ostatnie tygodnie zasadniczo, znacznie więcej infekcji na 100 tysięcy mieszkańców niż Szwecja. To znaczy intensywność epidemii u nich jest znacznie wyższa niż w Szwecji. Szwedzi nie muszą się niczego obawiać, żadnej epidemii, wpuszczają ludzi do swojego kraju. Nie muszą nakazywać im jakichś kwarantan, jakichś testów i tak dalej. I tu się nic nie dzieje, natomiast wszyscy inni nakazują wszelkiego rodzaju tańce świętego Wita, cuda nie wida i tak dalej, szopki. I jaki jest efekt tego? Jest taki efekt, że to kosztuje mnóstwo pieniędzy. Oczywiście koncerny produkujące testy się na tym najbardziej bogacą. Ale przede wszystkim no, zgubne efekty ekonomiczne, już nie mówiąc o tym, jaki efekt to ma na wolność ludzi w tych krajach, na jakość życia w tych krajach. No to jest po prostu, dlatego ja w tym roku nie pojechałem gdzieś, jak zwykle na przykład do Włoch na urlop, tylko przyjechałem ponownie do Szwecji, bo to jest jedyny normalny kraj na liście, bynajmniej niemieckiej, tych krajów, gdzie jak pojadę i wrócę, to nie będę musiał kwarantanny przebywać. To jest jedyny normalny kraj, gdzie normalnie można w jakiś sposób czas spędzać. Wszędzie indziej jest po prostu dziadostwo, trzeba powiedzieć, obecnie. Pod względem właśnie epidemiologicznych nakazów, zakazów i tak dalej. Dobra, i teraz, żeby nie być gołosłownym, tak, to wyciągnąłem listę, to nie jest pełna lista, ale wymienię wam te kraje, które właśnie ten największy lockdown zarządziły i wszystkie te kraje, powtarzam, wszystkie z tych krajów, które lockdown miesiącami zarządzały, mają znacznie większą liczbę infekcji, nie tylko nominalnie, nie tylko w absolutnych liczbach, ale w liczbach na 100 tysięcy mieszkańców, czyli powiedzmy intensywność epidemii jest znacznie wyższa niż w Szwecji. Hiszpania, 92 na 100 tysięcy mieszkańców, tak? Francja, 38 na 100 tysięcy mieszkańców. Jak wiecie, Hiszpania, Francja już, oni zrujnowali tymi lockdownami swoją gospodarkę i mimo to mają tak wysoką infekcyjność obecnie. To jest w ciągu ostatniego tygodnia. 92 wypadki na 100 tysięcy mieszkańców wykryte w Hiszpanii, we Francji 38 na 100 tysięcy, w Austrii, która też się szczyciła tym, że oni tutaj lockdown zrobili ostry, ale to będzie skuteczne, 17 na 100 tysięcy, Belgia 13 na 100 tysięcy, Polska 12 na 100 tysięcy, Włochy 11 na 100 tysięcy. To jest wczoraj, to wyciągnąłem te statystyki, natomiast Szwecja ma 10 na 100 tysięcy mieszkańców, a Wielka Brytania, która też przez pewien czas nie miała lockdownu, dopiero później zarządziła, ale też oni, ja mam wielu przyjaciół w Wielkiej Brytanii, jestem na bieżąco w kontakcie i mi mówią, że tam po prostu nie jest egzekwowane. Więc Wielka Brytania też ma 10 przypadków na 100 tysięcy, czyli wszystkie te kraje, które nie zrobiły lockdownu, mają znacznie niższą zachorowalność obecnie, tudzież powiedzmy infekcyjność, niż
wszystkie te kraje, które zrobiły. Prosta sprawa. I najlepsze jest to, że Szwecja nie obawia się jakiejś drugiej fali, natomiast wszystkie inne kraje, właśnie, które robiły lockdown, są spanikowane. Niemcy tak samo, Polska, już o Francji i tak dalej nie mówię. Przypomnę, nie wiem, kiedy to będziecie oglądali, ale wczoraj, przedwczoraj, czyli koniec sierpnia, Węgry zamknęły ponownie granice. No i teraz ciekaw jestem, w najbliższych dniach, może jak to oglądacie, to już następne kraje też pozamykały granice. No, także tyle na dziś ze Sztokholmu. Ciekaw jestem waszych tutaj komentarzy, waszych spostrzeżeń, waszych przemyśleń na ten temat. Co myślicie, jak to się dalej rozwinie w Szwecji, poza Szwecją? Proszę o komentarze pod spodem. Tak właśnie wygląda Szwecja w czasach korony. Tutaj za mną szaszłyk, a tutaj DJ zagrzewa do akcji. Mnóstwo ludzi, tłumy ludzi, nikt się nie przejmuje koroną. Jeśli ten film Ci się podobał, daj mi łapkę w górę, jeśli nie, w dół. Naciśnij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o następnych filmach. Udostępnij ten film bliskim, znajomym, kiedyś Ci za to podziękują. Ja tutaj mówię o życiu na własną rękę, o życiu niezależnym, o wolności, o życiu pełną gębą, o tym, jak być wolnym, niezależnym obywatelem świata. Także jeśli ten film Ci się spodobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. Zapraszam Cię do ich oglądania. To tyle na dziś z przepięknego Sztokholmu. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.